Kilka lat temu miasto zakończyło rewitalizację Zamku Książąt Pomorskich, natomiast przestrzeń bezpośrednio przed zamkiem, a linią brzegową jeszcze do tej pory nie została docelowo zagospodarowana. W tym roku właśnie zleciliśmy projekt. Zgodnie z zawartą umową z projektantem do ratusza wpłynęły teraz właśnie z końcem sierpnia dwie koncepcje zagospodarowania budowy takiego zespołu pomostów. Pierwsza koncepcja przypomina pomosty, które stanowią pewną zwartą przestrzeń, która przypomina marinę. Układ pomostów prostopadłych do siebie łączników. Koncepcja numer dwa, która jest no, według mnie bardziej przyjazna dla oka, ale też bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o rozwiązania przestrzenne. Całość oparta jest jest na owalu. Taką nowością w tym pomoście, tego jeszcze nie było tutaj na naszym Szczecineckim Jeziorze, jest to, że właśnie ten pomost jest dwupoziomowy. Pierwsza płaszczyzna równoległa do jeziora, po której możemy praktycznie przemieszczać się bez ograniczeń. Natomiast druga kładka czy piętro w tym pomoście stwarza możliwość osiągnięcia pewnego rodzaju punktu widokowego. Całość, zarówno jedna, jak i druga koncepcja ma swoje plusy i minusy. Osobiście uważam, że bardziej atrakcyjna jest koncepcja druga, ta oparta na owalu. Niemniej jednak do tej pory nie praktykowaliśmy tego. My chcemy pokazać dzisiaj mieszkańcom dwie koncepcje. Chcielibyśmy też usłyszeć ich zdania na ten temat. Dzisiaj zastanawiamy się wspólnie z Tomkiem Wolaninem, architektem, ale też konsultujemy te rozwiązania z innymi architektami. Chcielibyśmy, żeby ta inwestycja, która naprawdę może być taką kropką nad i, naprawdę jeszcze dodatkowo wprowadziła nam bardzo, bardzo interesujące elementy przestrzeni publicznej. Pewną logiką jest także przebudowa pomostu pływającego na przedłużeniu ulicy Bohaterów Stalingradu. Tutaj na jednej z koncepcji też widać, że te pomosty pływające, one zostały, że tak powiem, odsumowane i zostaną zlokalizowane w innych miejscach. One, tak jak powiedziałem, są to pomosty pływające, więc nie ma tutaj problemów z odsumowaniem i przemieszczeniem ich. Natomiast sam naczółek też będzie ulegał przebudowie i też to jest widoczne na jednej z koncepcji. Otworzy nam się naprawdę bardzo ciekawa przestrzeń, która mam nadzieję, że zostanie osłonięta, czyli z zamku będzie widoczna naprawdę zarówno i wyciąg, i nasza piękna plaża miejska. Miasto z wizją PL. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl